Ustawą to fragment konferencji premiera Mateusza Morawieckiego ograniczenie liczby wicepremierów. Na znamie Jacek Karpowski, tygodnik sieci w Polityce. Po latach, minęło bardzo szybko, nagle mówimy, że się wystarczy. Swojego szefa, że będą cięcia 20% mniej stanowiskich ministerialnych i wiceministerialnych. Nie będzie redukcji premii. Oraz opostrzenia, to ja bym sobie zaczął szukać pracy. Bardzo mocne, ale to są takie możliwości, że sąd nam się zdekompletuje. Czy chociażby sobie tyłankozy, nie chcę tu jakieś straszyć pewnie tych, którzy mają operację, muszą mieć operację ratujące życie. Ale to też może być jakieś zatrucia lekarstwami, prawda? Panie profesorze, drodzy państwo, czy nawet przebyte choroby i potem powikłania po tych chorobach, to też wszystko jest dlatego, że no jednak w mózgu następują te już do końca niezbadane, a i wierzymy mózgu, jak nam nie zbadali, prawda? Wiemy, jako medycyna. To jest organ najbardziej tajemniczy jeszcze dla nas. Tak, oczywiście nie wszystkie przypadki, które są związane z badanymi czynnikami nagrody, tyle milionów, Właśnie tutaj jest, to jest drugi wątek, o którym pan redaktor powiedział na początku. Po pierwsze korupcyjny, że jak urzędnik dobrze zarabia, to nie weźmie łapówki. To już sprawdzono wszędzie, jak świat długi i szeroki. A dwa, to jeżeli pan premier przecież był szefem dużego banku, więc umiał zarządzać korporacyjnie ludźmi i doskonale wie, że jest coś takiego jak system motywujący czy motywacyjny. Natomiast jeżeli ogłasza się dzisiaj, że nie będzie nagród premii, to ja nie chciałbym mówić, ale to jest takie trochę demotywujące, bo teraz taki urzędnik, czy to będzie podsekretarz stanu, czy wiceminister, to sobie pomyśli, albo się stara, albo się nie stara, bo dostanę takie same pieniądze. Nie mają kwestyjnego myślenia, prawda? Trudno się im coś wyobrazić. No tak, nie zawsze. Myślę, że w pierwszym
w pierwszym stadium to akurat nie jest dużym kłopotem. Tak jak powiedziałem Alcim Bożo na kłopoty z zapamiętywaniem, z przechowywaniem informacji, nawet nie z przypominaniem. Na co często się pacjenci skarżą z różnymi, w różnych programach, czyli możemy być na przykład w silnym stresie, albo mieć właśnie dużej nastrój. Wtedy na przykład mamy kłopot z wydobywaniem informacji. A czy mamy się obawy, że ktoś potrafi opowiadać, że pamiętam dokładnie, na przykład 3 maja 1946 roku było tyle i tyle stopni, słońce takie i takie wydarzenie, czy to jest ktoś, a ja nie pamiętam, co było w ostatnim tygodniu, prawda? Tak, bo fizjologicznie generalnie powinniśmy pamiętać to, co się wydarzyło niedawno, ponieważ te procesy przechowywania, zapamiętywania, przechowywania, wydobywania informacji zachodzą, tak? Niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, jeżeli starzejemy się fizjologicznie. Natomiast oczywiście, jeżeli... Ale to też tłumaczy, że jakieś ważne wydarzenie się pamięta, bo na przykład zakończenie, nie wiem, wojny, wyjście z więzienia, to jest... Oczywiście, są wydarzenia o szkole, które są emocjonalne na tych służbach. Oczywiście, że tak. Natomiast to też to, że pamiętamy wydarzenia z przeszłości, nie zwalnia nas z tego, żeby pamiętać to, co się wydarzyło wczoraj czy w tym tygodniu. Oczywiście, tak mówię, jak choroba postępuje, to jest większy kłopot. Potem też jest przeglądem tych informacji z przeszłości, też jak najbardziej. Potem jest następna utrata informacji, tak? Na początku ta wiedza, którą mamy, którą osoby mają, staje się bezużyteczna, ponieważ nie umieją operować, nie potrafią w określonym momencie wydobyć tej informacji, która jest akurat potrzebna. Natomiast z czasem też następuje rozpad tego systemu wiedzy i po prostu osoby tracą wiedzę, tracą zdolność komunikowania się, tracą informacje na temat bogatego życia. Często jest też tak, że niektóre wydarzenia, które wydawałoby się, że są już zapomniane, bo takie osoby często, takim osobom często towarzyszą duże emocje, kiedy w pierwszej fazie nie może sobie przypomnieć, że już emocje decydują o tym, że nie jest w stanie już dalej sobie przypomnieć, ale na przykład pewne wydarzenia potem pojawiają się w ramach marzeń sobie. Brano, powiedzmy, tak, wspomnień i to czasami budzi taki niepokój, że to się pojawia zupełnie nieoczekiwanie, na przykład w nocy. Ta kontrola taka tak zwana emocjonalna jest zniesiona. I ta noc czasami może być taką właśnie nocą niespokojną, z krzykiem, z jakimiś, powiedziałbym, takimi koszmarami, które też wchodzą później w taki obraz niespokojnego funkcjonowania w ramach nocy. To też na temat tych snów, to tu się pewnie nam worek z przykładami się rozwiązał, bo ogólnie się mówi, żeby się nie przejmować treścią snów, ale gdzieś taką widziałem opinię, że jeżeli sen, pamiętamy jakiś sen, jakikolwiek, to już nieważne, czy dobry, czy zły, znaczy, że ten mózg odpoczywa, że to jest prawda, że on wszedł taką fazę, że naprawdę tak się zresetował, ale to są może takie trochę spod tego, prawda, spod apteczki. Porady, tak, poradnika sioci Zosi. Tak, porównania do dysków, prawda? Tak, w komputerze. Komputerowych. Czyli mamy tak, te pierwsze objawy i po co o tym mówię? Nie dla ciekawości, tylko żeby zwrócić uwagę, aha, że coś się... Zwiększyć czujność. Tak, czujność, coś się dzieje, może nie dziś, nie jutro, nie za tydzień, ale już być może trzeba by jakoś zajęć się rodzicem czy dziadkiem. Tak, jeżeli to też zaczyna sprawiać kłopoty w życiu codziennym. Prawda, że człowiek przestaje radzić sobie z czynnościami, które do tej pory jakoś nie sprawiały mu kłopotu. Jeżeli się też do tego pojawiają problemy językowe, z możliwością artykulacji, z wypowiedzeniem słowa adekwatnie, jeżeli pojawiają się zamiany słów albo jakieś trudności właśnie z operowaniem wiedzą, jakieś kłopoty wzrokowo-przestrzenne, czyli z orientacją w przestrzeni. Albo do czego służą przyrządy? Wiem, że znajomy opowiadał, że u niego tam była tak, że babcia czy nagle zapominała, że korzystać, spuszczać wodę z sanitariatu. I to nie dlatego, po prostu nie wiedziała, po co to jest. Tak, to jest taki objaw. Nagle to się stał przedmiot. Apraksją to nazywamy, czyli, tak. Czyli pacjent niepotrzebny, nowy. Tak, nie potrafi użyć narzędzia, nie potrafi wyimaginować, wyobrazić sobie na przykład pewnej sekwencji ruchów, żeby wykonać pewną czynność, czy to z użyciem jakiegoś narzędzia, przyrządu, czy nie. Nie potrafi otworzyć butelki na przykład przy pomocy otwieracza, albo wyczyścić zębów przy pomocy szczotki, albo użyć... Otwiera lodówkę i... Ciekawe, umie otwierać lodówkę, a już nie wie, po co otwiera. Ale to już jest, kwestia pamięci, tak? Natomiast kwestia operowania
narzędziami, urządzeniami, to jest jakby problem apraksji. Czyli pewne tak zwane czynności, które mają charakter takich czynności atawistycznych, takich, które są, jak powiem, w człowieku w sposób, nazwijmy, archetypowy, zachowany, na przykład wbiegnie po schodach i zatrzymuje się, nie bardzo wie, co dalej ma zrobić. Wie, że schody służą do wejścia, do chodzenia, ale nie wie, w jakim kierunku ma pójść. Gubi cel, prawda? Czy dziecko we mgle. Też. Czyli, panie profesorze, drogie panie, czy to już jest moment taki, że na przykład, mówię przykładowo, udajemy się do tutaj waszego ośrodka, tak, żeby zrobić badania kilkudniowe, żeby mieć pewność czy niepewność, zlikwidować, czy to jest tylko po prostu nasza taka, no po prostu początki starości takiej klasycznej, że tak powiem, czy już ta choroba, czy już wtedy można taką informację odebrać, czy czekamy jeszcze na etap wczesny, etap umiarkowany, bo są pewien... Wtedy już jest to absolutnie ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek, żeby miał sens leczenia. Przeprowadzić diagnostykę, że okaże się, że tutaj jakiegoś dużego niepokoju nie ma, a są skargi, które nie potwierdzamy obiektywnie w tych chociażby zwykłych przesiewowych testach, to taki pacjent mimo wszystko powinien być w obserwacji, tak? Zgłosić się za pół roku ponownie do nas i możemy patrzeć, czy jest jakaś progresja tych kłopotów, czy nie. Bo w łagodnych zaburzeniach funkcji poznawczych nie stosujemy leczenia w obecnym stanie wiedzy, tak? Nie podajemy żadnych leków, bo żadne leki nie mają udowodnionego działania na tym etapie choroby. Leki włączamy w momencie, kiedy rozpoznajemy początek, czyli łagodne otępienie, więc jakby ten moment, kiedy my to otępienie stwierdzimy, jest momentem, kiedy leki są, powinniśmy włączyć. Więc ta obserwacja jest konieczna, tak? I bezpieczna też ze względu na te dalsze terapeutyczne postępowanie z naszej strony. Ja też myślę, że ważne jest, nawiązanie do tego, co mówiliśmy w czasie tamtej audycji, że trzeba bezwzględnie zawsze by analizować, brać pod uwagę oczywiście bardzo uważnie słuchać skargi pacjenta, i to, co on mówi, to, czego on doświadcza i jak on widzi swoje pogorszenie, bo człowiek sam siebie zna najlepiej, też wie, czuje czasami też potrafi oczywiście to zanalizować, że coś się dzieje nie tak, tak? Że coś go niepokoi. I dopiero wtedy, jakby biorąc pod uwagę wcześniejsze funkcjonowanie osoby, możemy też starać się jakby tak trochę wykreślać to jego pogorszenie, biorąc pod uwagę oczywiście naszą wiedzę na temat tego, jak postępują, jak się zmniejszają, się zmieniają nasze sprawności poznawcze w toku wieku, ale też bezwzględnie jest nie tylko przypasowywanie osoby do norm na przykład, które jakoś wyznaczają nasze myślenie o tym, jaka powinna być sprawność pamięci osoby w wieku 50 lat, 70, 90, ale też konieczne jest uwzględnianie potencjału i wcześniejszego funkcjonowania osoby. Inaczej będziemy patrzeć na problemy z pamięcią osoby, która miała niższe możliwości edukacyjne, jest starsza, inaczej osoby, która jest młodsza i ma wyższe wykształcenie, większe zasoby i miała bardzo, bardzo wysoką sprawność poznawczą, intelektualną. Dlatego też konieczne jest zawsze indywidualne spoglądanie, patrzenie też oczami tej osoby na to, co się dzieje. Warto też dodać, że nie wszystkie łagodne zaburzenia funkcji poznawczych przekonwertują, jak to mówimy, w proces otępienny, tak? Więc tutaj też część tych procesów jest odwracalnych, albo przynajmniej nie pogarsza się do końca życia pacjenta. Tak? Więc to są też takie optymistyczne, możemy powiedzieć, też czasami aspekty, ale no, ta kontrola i opieka nad takim pacjentem jest niezbędna. I w tym okresie też ważne, kiedy ten krytycyzm nie jest jeszcze całkowicie zaburzony, to ważne jest to, co było powiedziane, że jeśli pacjent sam widzi, sam potwierdza, że rzeczywiście jego ta funkcjonalność wyraźnie pogorszyła się, to jest to też znak, że coś jest na rzeczy, że to trzeba rzeczywiście tą diagnostykę prowadzić, trzeba ustalić pewien program taki diagnostyczny, bo to wiadomo, że to wszystko się nie dokona w ciągu tego tygodnia obserwacji, tylko trzeba, tak jak już było powiedziane, za pół roku, za kilka miesięcy wyznaczyć kontrolę. Jeżeli będzie progresja, to znaczy, że leczenie jest niezbędne. Ja sobie też tak pomyślałam, słuchając teraz, że tego jeszcze nie poruszyliśmy, ale myślę, że to jest kwestia na przykład też bardzo lęku, tak? My wszyscy mamy jakąś pamięć, się bardzo silnie łączy z tożsamością i tak naprawdę
informacja o tym, jak się rozwija choroba, oczywiście jest bardzo ważna, ale też myślę, że informacja o tym, jak się starzejemy poznawczo, jest też bardzo ważna, ponieważ kiedy wiemy, że pewne sprawności poznawcze możemy mieć słabsze w związku z tym, że się starzejemy, nie będziemy nadawać temu takiego, nie będziemy tego nacechowywać lękiem. Bo po prostu wiemy, że tak jest, że na przykład w trakcie starzenia się możemy pewne procesy mieć wolniejsze, tak? I że to nie jest oznaka choroby Alzheimera. Ale jeżeli na przykład źle wypowiadamy jakieś głoski, tak? Albo właśnie nie możemy czegoś zapamiętać, to to jest kłopot. Ale myślę, że musimy właśnie zważać na... myśleć też o tym, kiedy mówimy o chorobie i mówimy o starzeniu się, że to jest bardzo silnie nacechowane lękiem, że my się boimy tak naprawdę nie choroby, bo to jest, choroba to jest jakby choroba jest abstrakcją, kiedy używam takiego określenia, ale tak naprawdę boimy się utraty tożsamości, utraty wspomnień, utraty swojego życia, swojego doświadczenia ogromnego. Boimy się w ogóle utraty, boimy się utraty niezależności, utraty samostanowienia, tak? I dlatego ta choroba jakoś jest, mocno się wiąże właśnie z lękiem. Jeszcze z depresją, prawda? Ale też trzeba, depresja, a jeszcze trzeba zauważyć, czy depresja w wieku podeszłym jest, no to pan profesor najlepiej by opowiedział, ma czasami no, zupełnie inny wygląd niż u ludzi młodszych, tak? I czasami jest też trudno zauważalna przez jest to. Jest trudniej lecząca się zdecydowanie. Tak, bo tam więcej czynników, bo to też się pewnie wiąże. Jak człowiek wie, że to może stracić i nagle zaczyna doświadczać, że traci, no to też na to reaguje nie obniżeniem nastroju. Ta ogromnie destrukcyjna siła lęku, bo nawet jeżeli są bardzo delikatne tylko prodromy zaburzeń pamięci, ale jeżeli człowiek wie, że istnieje coś takiego jak choroba Alzheimera, to ja też o tym wspominałem w pierwszej części audycji, to lęk ma też niesamowicie destruktywny taki charakter dla własnej osobowości i potrafi właściwie przyspieszyć zdecydowanie tak. Proces. My nie wiemy też do końca na jakiej zasadzie, ale to dzieje się na poziomie też, nazwijmy, tak zwanych no, neuroprzekaźników, dzieje się to na poziomie, nazwijmy, tej centrali sterującej, prawda, która powoduje, że no, coś tam, jak powiem, się mocno zdezorganizowało. W każdym razie na pewno ta siła lęku jest ogromna, jeżeli chodzi o pogłębienia. Stąd też no, niezwykle ważne jest, żeby nie bać się diagnostyki i wiedzieć, nie bać się leczenia we wstępnej fazie, ale też ta diagnostyka musi rozróżnić, co jest rzeczywistym procesem, takim nazwijmy go dementywnym, a co jest funkcjonalną, taką powiedziałbym problematyką funkcjonalną, gdzie ten lęk ma tą siłę destrukcyjną. Tak. Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że taka polityka będzie dalej realizowana i że także ja będę mógł się do niej przyłączać, chociażby w postaci programu Mieszkanie Plus, który wierzę w to, że dużej części młodych ludzi w Polsce da szansę na mieszkanie, w którym będą mogli swobodnie mieszkać i właśnie się rozwijać rodzinnie. Ze Środy Wielkopolskiej prezydent Andrzej Duda pojechał do Poznania, gdzie w szpitalu odwiedził poszkodowanych we wczorajszym wybuchu w kamienicy. Część Rosjan, których rodziny były represjonowane w czasach stalinowskich, domaga się zakazu gloryfikacji Józefa Stalina. Dziś przypadają dwie rocznice związane z radzieckim dyktatorem. 5 marca 1940 roku na polecenie Stalina biuro polityczne KCKPZR podpisało decyzję o rozstrzelaniu ponad 22 tysięcy polskich oficerów. Natomiast 5 marca 1953 roku ogłoszono oficjalnie śmierć dyktatora.
Potomkowie ofiar zbrodni stalinowskich zbierają w Rosji podpisy pod petycją o uchwalenie zakazu gloryfikowania Józefa Stalina. Jak tłumaczą, wychwalenie osiągnięć dyktatora powinno być tak samo straszne, jak mówienie dobrze o Adolfie Hitlerze. Historyk Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia Libiedziewa, która jako jedna z pierwszych opublikowała dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, tłumaczy, że stosunek Rosjan do Stalina wciąż nie jest jednoznaczny. Są oczywiście ludzie, którzy zawsze odrzucają, że myśmy kiedykolwiek zrobili coś złego. Taka hura patriotyczna świadomość funkcjonuje w pewnych kręgach, szczególnie wśród ludzi niewykształconych. Jednak większość społeczeństwa odnosi się do Stalina negatywnie i nie jest to związane ze zbrodnią katyńską, ale przede wszystkim z prawdą o tym, jakie popełniał on przestępstwa wobec własnego narodu. O stalinowskich zbrodniach przypominają na co dzień historycy Stowarzyszenia Memoriał. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy wracają spod K2. Po ponad dwóch miesiącach zakończyła się narodowa wyprawa na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. Polakom plany zdobycia szczytu pokrzyżowała pogoda, zagrożenie lawinowe, spadające kamienie i brak czasu na aklimatyzację. Janusz Gołąb, uczestnik wyprawy i jeden z najbardziej doświadczonych polskich himalaistów, zaznaczał w rozmowie z TVP Info, że mimo wszystko zdobycie K2 zimą jest możliwe. Jest K2 do zdobycia zimą. To nawet ta wyprawa pokazała, bo jednak byliśmy bardzo wysoko. Gdybyśmy w to nie wierzyli, to byśmy w ogóle tutaj nie przyjeżdżali. Jest to ostatni niezdobyty ośmiotysięcznik zimą. Nie bez powodu, bo z każdej strony ta góra jest stroma i trudna i tutaj może te trudności techniczne też stanowią o tym, że ta góra wciąż nie ma wejścia zimowego. Nie tylko wiatr, nie tylko śnieg, ale też trudności techniczne. Polskiej wyprawie udało się przekroczyć wysokość 7000 metrów. Była to czwarta próba zdobycia K2 zimą, trzecia zorganizowana przez Polaków. Czas na prognozę pogody. To będzie pochmurna noc, ale tylko na południowym zachodzie. Po północy popruszy śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem. Na drogach będzie ślisko. Temperatura minimalna od minus 10 stopni na krańcach północno-wschodnich do minus 3 w centrum i do minus 1 na południowym zachodzie. Jutro też raczej szaro. Z południa na północ będzie wędrował front ze śniegiem, który też będzie przechodził w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie od minus 2 do 1 stopnia. Poza tym od 1 do 5 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 22. Wczoraj o tej porze jeszcze spekulowaliśmy, czy billboardy za Ebbing, Missouri, czy może Lady Bird, a może kształt wody. O godzinie 6 wszystko już było jasne. Oscary zostały rozdane, wręczone. No to je podsumujmy teraz. Rozmowa kulturalna. Dobry wieczór, Maja Kluczyńska, w studio też Marcin Radomski, dziennikarz i krytyk filmowy. Witam cię, Marcinie. Dobry wieczór. No mniej więcej o tej porze wczoraj szykowaliśmy się do 90. jubileuszowej gali Oscarów. Dzisiaj już Oscary rozdane, wszystko za nami. Jakie były największe zaskoczenia w twojej ocenie tegorocznej gali? Nie było zaskoczeń. Gala była nudna, bardzo przewidywalna i bardzo spokojna też można powiedzieć. Wydawało miała być się, taka że historyczna, tak, prawda? Brakowało tych mocnych komentarzy politycznych, społecznych, kobiecych, o których się wiele mówiło już przed samą galą. Tutaj tylko można przywołać dwa takie najważniejsze w sumie wydarzenia, te odwołujące się do ruchu Me Too, to znaczy występ trzech kobiet, które były oskarżone przez Weinsteina i one zabrały głos w sprawie tej akcji, mówiąc, że należy walczyć ze stereotypami i promować różnorodność i równość. Drugim takim mocniejszym akcentem było wystąpienie Frances McDormand, która odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w trzech billboardach. I tutaj ona powiedziała, że poprosiła wszystkie aktorki, wszystkie kobiety, bo nie tylko aktorki, ale te, które były nominowane do Oscarów, aby wstały i pokazały się i powiedziały, że one tutaj są i one czekają na kolejne propozycje. No ale głosy krytyki są takie, że 90. jubileuszowa gala była zwyczajna, zazwyczajna, że brakowało jej tempa, a prowadzącemu naprawdę poczucia humoru, takiego prawdziwego, serdecznego jakby i takiej dobrej energii. Ale wróćmy do filmów, bo to jest dla nas najważniejsze. Największe rozczarowanie dla nas to, że niestety nasz
mój, twój Wincent, bo zawsze tak sobie mówiliśmy, niestety nie zdobył Oscara. Tak, ale to też było bardzo przewidywalne. To znaczy, twój Vincent był nominowany już wcześniej do Złotych Globów i do nagród brytyjskich, nagród BAFTA i tam nie otrzymał tej nagrody, więc spodziewaliśmy się niestety tego, że prawdopodobnie on nie będzie miał szans z animacją Coco, z animacją dużego studia Pixara, która zgarniała po kolei każdą nagrodę, jaką tylko można było. I trzeba powiedzieć, że to też jest dobry film, także to jest interesująca, wciągająca, przejmująca opowieść o kulturze Meksyku i ona tutaj znalazła uznanie. No szkoda, że niestety nie doceniają naszego filmu, ale ten film też jest na całym świecie dostrzegany. Też, o nim się też dużo mówi, o nim się dużo mówi, jest oglądalny i na pewno on jeszcze przez długi czas, ze względu na to, że opowiada o postaci, która interesuje cały świat, będzie na ekranach i będzie się o nim dyskutowało. Czyli Vincent van Gogh i twój Vincent na ekranach w kin w całym świecie. A gdybyś miał powiedzieć, jakie trendy Hollywood w tym kontekście oscarowym pojawiły się na tej gali, to powiedziałbyś, że na przykład nastąpiła zmiana pokoleniowa aktorów, że zostały zauważane aż przesunięte akcenty społeczno-polityczne, że aż takie nie do uwierzenia, że tak bardzo poprawnie politycznie Hollywood się stał, jeśli chodzi o świat filmowy. Jakie to ma znaczenie dla nas widzów? Ta poprawność polityczna nadal została, bo widać wyraźnie, że Akademia już przy tych nominacjach otworzyła się na kino niezależne, o czym świadczy chociażby nominacja dla horroru Uciekaj, który otrzymał aż cztery nominacje. Debiut 34-letniej Grety Gerwig otrzymał 5 nominacji. Ona jest piątą kobietą w historii, która walczyła o tytuł dla najlepszej reżyserki. Więc trzeba powiedzieć, że Hollywood i Akademia Filmowa bardzo otworzyła się na te nowe trendy od zeszłorocznego nagrodzonego Moonlight. W tym roku 4 nominacje otrzymał Tamte Dni, Tamte Noce. Włosko-francusko-amerykański sensualny melodramat Luki Guadagnino, który opowiada o miłości pomiędzy mężczyznami. Mhm. Więc jakby to też jest otwarcie na te nowe tematy, ale jak widzimy po nagrodzonych filmach, czyli tych, które zdobyły najważniejsze nagrody, a najważniejszą nagrodę dostał Kształt Wody za najlepszy film i najlepszą reżyserię Guillermo del Toro, to możemy zauważyć, że tak naprawdę niewiele się akurat w tej kwestii zmieniło podejścia do przyznawania tych najważniejszych nagród, bo znowu dano takiej typowo hollywoodzkiemu widowisku. Ja jestem trochę z tego powodu rozczarowany, bo bardzo trzymałem kciuki za 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Mhm. Ze względu na genialne aktorstwo w tym filmie, także cieszę się dla nagrody dla aktorki. No wielu aktorów akurat z tego filmu dostało w swoich kategoriach. Tak, ale to też taka bardzo, Oscary, bardzo prawda? Mocna opowieść. To film, który na pewno długo pozostanie w naszej pamięci, w przeciwieństwie jednak do Kształtu Wody, który w porównaniu z nim wypada bardzo blado. I też trochę jestem zawiedziony też, jeżeli mówiąc już o tych rozczarowaniach dalej, że przyznano tylko nagrody techniczne dla filmu Dunkierka, bo też myślę, że ten film będzie wielokrotnie powracał. O Kształcie Wody prawdopodobnie szybko zapomnimy, a Dunkierka to jest film historyczny, film wojenny, który na pewno będzie porównywany w przyszłości z innymi tego typu dziełami, które będą powstawały. A dlaczego tak się dzieje, że dla nas widzów jest bardzo znaczące, czy film dostał Oscara, czy nie, że jest taki, istnieje taki oscarowy prestiż? Istnieje taki oscarowy prestiż, ponieważ jest to najbardziej popularna nagroda. Dzisiaj nawet inne europejskie nagrody filmowe są równie popularne, ale mniej jakby rozpoznawalne. Bardziej, tak, bardziej rozpoznawalne. Myślę tutaj o całym świecie, bo te nagrody filmowe jednak bardziej na europejskich festiwalach czy światowych festiwalach, one bardziej docierają do tych osób, które są zainteresowane kinem, a Oscary docierają do wszystkich, bo to jest bardzo popularna nagroda i ona bardziej, można powiedzieć, że to nie jest tylko uznanie dla sztuki filmowej, ale bardziej liczy się tutaj marketing i to, ile później ten film może zarobić i jaką wartość stanowi ten autor po otrzymaniu takiej nagrody. Dlatego często nie dostawali tej nagrody ci najważniejsi reżyserzy,
scenarzyści zostali pomijani, a wygrywały zupełnie inne filmy ze względów właśnie politycznych, też tych, tego, że Akademia jest bardzo konserwatywna w tych kwestiach obyczajowych, to powoli się zmienia, co no właśnie wcześniej mówiłem. Bo następuje jednak taka wymiana też pokoleniowa, stopniowa wprawdzie, ale wśród członków Akademii, bo zwykle się mawiało, że to są osoby w podeszłym wieku, tak ładnie było powiedziane, które mają czas na oglądanie filmów. I to tak stopniowo jednak bardzo się zmienia. Tak, to się zmienia, ponieważ tam jest około 7 tysięcy członków i ciągle ta liczba się zwiększa. Już w tamtym roku właśnie poprzez to, że nagrodzono film Moonlight, zauważono, że należy też, żeby te Oscary nie były takie białe, jak to wtedy określono tym hashtagiem, że też trzeba przyznawać nagrody czarnoskórym, dlatego teraz, kiedyś to było 91% członków stanowili biali, a teraz próbuje się jakoś tą proporcję zrównoważyć. Też właśnie pod tym względem etniczno-płciowym, dlatego też coraz więcej kobiet jest przyjmowanych do Akademii Filmowej i też Akademia otworzyła się na Europejczyków, ponieważ... No właśnie, coraz więcej jest wśród Ponad 100 osób w ostatnim czasie zostało tak, dodanych do tej grupy, która wybiera te filmy, więc tutaj też pod tym względem powoli następują zmiany. Dziękuję Ci bardzo. Marcin Radomski, dziennikarz i krytyk filmowy, był moim i Państwa gościem. Jeszcze raz przypomnę, 90. gala Oscarów. Za nami Oscary rozdane. A jeśli Państwo nie widzieli któregoś z tych filmów, oczywiście koniecznie trzeba obejrzeć, żeby mieć własne zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kwadratura kultury. Dobry wieczór Państwu, mówi Monika Małkowska i jak zwykle w poniedziałki o tej porze Kwadratura Kultury. Prawdopodobnie większość z Państwa słyszała o aferze, która jeszcze nie jest zakończona i zapewne będzie miała ulubiony nasz ciąg dalszy. Afera związana z galerią New Form. To zarówno są trzy showroomy w Polsce, jak i kilka miejsc zagranicznych, a główny punkt sterowania jest w Malmö, Szwecji. Dlaczego o tym mówię? Otóż ta afera ujawniła nie tylko takie ukryte zasoby finansowe w sporej grupy Polaków, do której to zasobności nie chcieli się oni przyznać przez fiskusem, ale także dla mnie, co jest w dzisiejszej naszej rozmowie ważniejsze, afera odsłoniła bezmiar niewiedzy rodaków dotyczącej sztuki współczesnej. No ale niby skąd Polacy mieliby tę wiedzę czerpać, bo prawie 30-letnie zaniedbania w edukacji kulturalnej wydają owoce. Poza tym skąd można by się nauczyć, dowiedzieć czegoś o sztuce, mieć wiarygodne źródła, zarówno co do wartości materialnej, jak i takiej wartości artystycznej, trudno wymierzalnej, jeśli chodzi o dziedzinę zwaną sztuką wizualną, sztuką współczesną, sztuką najnowszą, jak zwał, tak zwał, nie będziemy tutaj wybierać, a na razie przedstawię Państwu moich gości, a są to Katarzyna Włodarska, redaktor, czy też redaktorka, jak ktoś dba o formę żeńską, portalu artinfo.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani. Oraz Andrzej Biernacki, malarz, niezależny krytyk, redaktor miesięcznika Arteon, wydawanego w Poznaniu. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, tak właściwie powodem tego, że dzisiaj się spotykamy, to była smutna rocznica. 3 lata temu zmarł krytyk też, galerysta, ale i wydawca, mianowicie Jacek Wyrbanowski. On przez kilka, ze 20 lat prowadził galerię promocyjną, ale także był wydawcą, w ogóle założycielem kwartalnika Exit. To był kwartalnik bardzo profesjonalny, poświęcony właśnie temu, co się dzieje tu i teraz na bieżąco w sztukach wizualnych. Dawał także swoją nagrodę, a ponieważ był permanentnie niedofinansowany, co jakiś czas organizowane były aukcje. I na te aukcje sami artyści przynosili swoje dzieła i z tego, co uzyskano na tych aukcjach, kwartalnik się utrzymywał, ale przecież to nie jedyne pismo o sztuce, które można by nazwać wiarygodnym i profesjonalnym. Pani Katarzyno, jakby Pani uszeregowała, bo przecież Pani przez wiele lat była redaktorem Art and Business. To bardzo poważne pismo, które jeszcze powstało w czasach PRL-u. W 1989 roku, tak. Czyli jeszcze za doby... To jest równolatek transformacji. Kwartalnika Exit i transformacji. Rzeczywiście był to tytuł
który popularyzował sztukę nie tylko współczesną, ale i dawną. I zasady powstania tego tytułu były ciekawe, bo nie założył go człowiek, który był związany z rynkiem sztuki, ale interesował się sztuką prywatnie. Zaprosił do współpracy jako redaktor naczelną osobę, która była świetnym dziennikarzem i polonistą, i ona zapraszała specjalistów z rynku, wówczas to byli muzealnicy, autorzy książek o sztuce dla dzieci, czyli pan Stanisław Stopczyk, pan Sławomir Bołdok. Wówczas pisał również na początku pan Janusz Miszkiewicz, obecnie publikujący w Rzeczpospolitej, pisał Piotr Sarzyński o aukcjach pierwszych, które się wówczas pojawiły. Myślę, że siłą tego tytułu było publikowanie tekstów o wszystkim, bez kierowania uwagi i oceniania obiektów. I to jest wartościowanie? Bez wartościowania. Po prostu oferowano, informowano o tym, co jest ciekawego do zobaczenia, z pewnym zwróceniem uwagi na pewne obiekty, jeśli rzeczywiście były jako wyjątkowo cenne, ale ten wybór pozostawiano czytelnikom i ocenę. Ale proszę Państwa, to w ogóle były czasy, kiedy sztuka była oczkiem w głowie naszego społeczeństwa. Aukcje. Po raz pierwszy mieliśmy wreszcie dostęp do aukcji. Niektóre nawet aukcje były międzynarodowe. Pamiętam taką aukcję, gdzie licytowano, no to był początek lat 90., więc ekscytacja była ogromna. Licytowano jednocześnie w Warszawie i w holenderskim, czy też w belgijskim mieście. No w każdym razie ludzie byli szalenie podnieceni, że oto mamy wreszcie rynek sztuki i oto ten rynek sztuki prawdopodobnie no, sprawi, że Polacy będą, polska sztuka będzie w krwie obiegu światowym, ale no, Polacy będą się tym interesować. Panie Andrzeju, co się stało, że klapnęło to? No, klapnęło co? Teraz pytanie. Klapnęło to, zainteresowanie. Właśnie, dobre pytanie od z Pana strony, dziękuję. Po pierwsze, klapnęło zainteresowanie rodaków sztuką współczesną i jest ono nieporównywalnie mniejsze niż to, które było wówczas po naszej transformacji, ale także no, jakoś tak stopniała liczba wiarygodnych, podkreślam to, wiarygodnych mediów informujących o sztuce współczesnej. Bardzo trudno w ogóle jakąkolwiek wyprowadzić refleksję z tego, co się dzieje, dlatego że nawet już w tym mamy, mielibyśmy kłopot z ustaleniem, czy rzeczywiście coś klapnęło, jeśli chodzi o zainteresowanie Polaków, dlatego że na przykład wyniki aukcyjne świadczą o tym, że to zainteresowanie... 240 milionów. No na przykład. 240 milionów, pani Katarzyno, głośno. Więc to świadczy o tym, że niby ta liczba mogłaby świadczyć o tym, że to zainteresowanie jest. Na drugiej stronie, jak ktoś to wnikliwie obserwuje ten rynek i widzi na przykład takie sprzedaże milionowe, no pamiętam taką sprzedaż w warszawskiej Desie kolekcji zdjęć fotografów Marilyn Monroe, i to było zakupione za 6 milionów złotych, bardzo wysoka suma, tylko że tym kupującym był samorząd wrocławski. Podobno z kolekcji FOS, co należy wspomnieć. I mało tego, no i oni podobno nie mieli praw do eksponowania tych rzeczy, czyli zakupić mogli, a nie mogli tego eksponować. W ogóle tutaj już przy tym przykładzie zachodzi pewne pytanie, kto w tym rynku uczestniczy. Bo jeśli chodzi o masowość, to bym powiedział, że to tak jak powiedziałeś, że to raczej spada. Natomiast jeśli chodzi o jakąś taką specjalizację, ale z drugiej strony ja cały czas niestety widzę i jak gdyby wręcz zrobiłem się antyfanem tego, co się stało. Mianowicie jak gdyby zdycha sprawa indywidualnego, prywatnego odbioru, prywatnego w ogóle ruchu w sztuce. Natomiast to wszystko niestety jest prowadzone przez instytucje. To się instytucjonalizuje. Cały czas to się instytucjonalizuje. Teraz my nie wiemy praktycznie rzecz biorąc, jak to naprawdę z tymi zakupami jest, a to rzutuje ogromnie na całokształt. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kupuje jakaś instytucja dzieło sztuki,
to my nie wiemy właśnie, kto to kupuje, bo po pierwsze kupuje za powierzone pieniądze ta instytucja, czyli pieniądze podatnika, i kto o tym ostatecznie decyduje i z jakich powodów. Więc tutaj są rzeczywiście bardzo cała masa pytań się narzuca. Pani Katarzyno, pani wspomniała o Januszu Miliszkiewiczu. Nie tak dawno widziałam opublikowany w Rzeczpospolitej jego taką opowieść, bo to trudno nazwać rankingiem, tylko jego prezentację dotyczącą najlepiej sprzedających współczesnych artystów. Przyznam, że chociaż naprawdę chodzę po galeriach, ja tych nazwisk i tych prac kompletnie nie znam, a oni podobno ci artyści najlepiej sprzedają, najdrożej. Wracając do początków, bo one chyba trochę skomplikowały to, jak rozwinął się rynek sztuki, jak czyli lata 90. Tak, ponieważ zawsze wszystkie tytuły w dawnych czasach miały ambicje prowadzić kącik poświęcony sztuce. Jakkolwiek by to wyglądało, czy w Ty, Ja, czy w Werandzie, czy każdy tytuł prasowy miał swojego redaktora. Pani Monika Małkowska w Rzeczypospolitej, pan Piotr Sarzyński w Polityce. To funkcjonowało. Oczywiście nie, i to nie łatwiej było informować, bo był przekaz, informacja głównie z galerii instytucjonalnych. Nie było wiele galerii prywatnych. Od tamtego czasu powstało tych galerii coraz bardzo wiele, a teraz właściwie praktycznie co miesiąc, poza tym, że się zamyka jakaś galeria, coś powstaje, coś to upada. Jednak powstają nowe. I nie ma też, od czego żeśmy zaczęli, w mojej ocenie nie ma miejsca, gdzie można przeczytać o sztuce. Jeśli jedynym niezależnym w tej chwili magazynem, który jest wydawany przez kogoś, kto nie żyje z rynku sztuki, to jest właśnie wydawnictwo Arteon, który poszerzył swoją ofertę również o sztukę dawną, bo kiedyś specjalizował się w sztuce współczesnej, a jego rodowodem była Gazeta Malarzy i Poetów, prawda, poznańska. Dlatego, no i jest drugi magazyn, który jest wydawany w formie kwartalnika, to jest, bo też trzeba powiedzieć, że razem z Jackiem Berbanowskim ukazał się ostatni numer Exitu i ten Exit nie jest już kontynuowany. Czyli 3 lata temu, kiedy Jacek Werbanowski setny numer zmarł, setny numer i koniec. 5 lat funkcjonuje na rynku magazyn Szum, który ma swoją odsłonę kwartalną i odsłonę internetową, ale jest wydawany przez fundację, która jest przytulona do Akademii Sztuk Pięknych. Jak obejrzałam i patrzę na to, co jest publikowane w magazynie, są to pokazywane wystawy z instytucji. Nikt się nie zajmuje wystawą w Galerii Browarnej, prawda? Nikt się nie zajmuje wystawą w Galerii Savoy w Krakowie. To są galerie, które funkcjonują na obrzeżach i one naprawdę muszą się bardzo, bardzo krzątać, żeby zrealizować jakąkolwiek wystawę, nie mówiąc o wydrukowaniu katalogu, wobec możliwości budżetów instytucji niekontrolowanych, tak jak powiedział pan Andrzej, no, powstało coś rozdygotanego i nie do określenia. Większość osób czyta Szum, bo to jest jedyny magazyn, lub czyta Arteon. Z Arteonu może dowiedzieć się, bo są i skróty wiadomości, co się dzieje w różnych galeriach na końcu. Warto zobaczyć, polecane. Natomiast ktoś, kto sięga po te magazyny w dobrej wierze, czyta o tym, co jest jedynie słuszne w sztuce. A jedyne słuszne jest to, co jest w instytucjach, które nie są prawdziwym obrazem rynku. Proszę Państwa, chciałabym troszeczkę uporządkować to, czyli tak, kiedyś jeszcze w PRL-u pamiętam, że były wydawane specjalistyczne miesięczniki, to były wówczas, bo był projekt poświęcony designowi i sztuka. Była sztuka poświęcona, no już był tej... też obieg w formie zinu wydawany przez CSW, ale był. Tak, obieg to było pismo wydawane przez Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. Tak jest. Tak, następnie, kiedy te pisma poznikały, wydawało się, że no, jest fantastycznie początkowo w tych latach 90. na rynku, bo poza Exitem, o którym mówiliśmy, była też sztuka.pl,
która nie miała nic wspólnego z tą sztuką socjalistyczną, tylko też to było wydawane. Ale to też rodowód był nieco inny, ponieważ sztuka, dlaczego sztuka.pl? Wcześniej była gazeta antykwaryczna wydawana przez pana Jerzego Huczkowskiego w Krakowie. Powstała firma Artimedia, która miała być potentatem rynkowym. Kupiła tytuł Sztuka od wydawcy pana Skoczylasa, prawda? I połączyła te tytuły, ale skorzystała z tego bardzo przekonującego sygnału sztuka.pl, kiedy ta potęga internetu stawała się no, największa. Tak, wchodziła w to, ale też wszyscy wierzyli w internet. To już nie był magazyn niezależny, ponieważ był wydawany przez firmę Art New Media, która była również właścicielem galerii, więc tak naprawdę skupiona była raczej na promowaniu swojej oferty, niż zajmowaniem się tym, co się dzieje na rynku. Chciałam jeszcze przywołać jedno pismo, dość specyficzne, mianowicie Raster, bo galeria Raster miała początkowo, to była w ogóle świetlica Raster i miała też swoje pismo. Ale proszę Państwa, w tej chwili musimy zrobić krótką przerwę na wiadomości i do rozmowy o tym, kto nas edukuje, jeśli chodzi o sztukę współczesną, powrócimy. Reklama. Praktykowanie bez praktyka. Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 22.30, czas na informacje dnia. Ewa Wasążnik, zapraszam. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej przyjęła projekt ustawy degradacyjnej. Przyjęte podczas prac w komisji poprawki nie zmieniły głównego założenia ustawy. Projekt ma wprowadzić przepisy, które pozwolą pozbawić stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Po zakończeniu posiedzenia komisji jej przewodniczący Michał Jach z PiS powiedział, że nowe przepisy pozwolą jednoznacznie wskazać polską rację stanu. Wskazać, kto w czasach PRL-u, w czasie II wojny światowej, kto był bohaterem, kto był obuzem, kto był zdrajcą, kto był zbrodniarzem, a kto poświęcił swoje życie, pracę, może rodzinę i był bohaterem. Dotąd to było bardzo niejasne. Posłowie opozycji krytykowali nie tylko zawarty w projekcie ustawy sposób pozbawiania stopni wojskowych, który ich zdaniem może być niezgodny z konstytucją. Krytykowali też pośpiech w pracach komisji, mówi Tomasz Siemoniak z PO. Oczywiście wieczorem, oczywiście wbrew uwagom Biura Legislacyjnego Sejmu, no to po prostu woła o pomstę do nieba. Ustawa przyjęta przez Sejmową Komisję Obrony pozbawi nie tylko stopni generalskich Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, lecz także zdegraduje funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa PRL, takich jak na przykład dowódca plutonu egzekucyjnego INKI. 78 lat temu, 5 marca 1940 roku, Józef Stalin podpisał wyrok śmierci na około 10 tysięcy polskich oficerów. Funkcjonariusze NKWD zabijali jeńców strzałem w tył głowy i grzebali w masowych mogiłach w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Dziś w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie policjanci, strażacy, grupy rekonstrukcyjne i mieszkańcy stolicy modlili się w intencji zamordowanych. Ksiądz major Roman Wodyński w kazaniu apelował o pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej. Pamiętać znaczy więcej niż tylko znać historię. To znaczy uczyć się z niej, czerpać wzory, pielęgnować i przekazywać to, co w sposób pozytywny stanowi o honorze Polski i Polaków. Gdy chodzi o naszą przeszłość, pojawia się dzisiaj wiele kłamliwych oskarżeń. Wypacza się rzeczywistą historię. W 1943 roku rozpoczął się okres fałszowania i zatajania zbrodni katyńskiej, co jest określone przez historyków mianem kłamstwa katyńskiego. Parlamentarzyści, ministrowie i samorządowcy jednoczą siły w walce ze smogiem. W Senacie rozmawiali o niezbędnych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.
Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny zapowiedział, że jutro rząd zajmie się oczekiwanym od miesięcy projektem dotyczącym norm jakości dla węgla. Wiceminister Piotr Woźny liczy na to, że projekt ustawy dotyczący standardów jakości paliw stałych jutro zostanie przyjęty przez rząd. Po pierwsze, usuwa z domowych palenisk te najgorsze frakcje paliw stałych, czyli usuwa muły i flotokoncentraty. Druga niezwykle istotna kwestia, wprowadza instytucję świadectw jakości. Wiceminister podkreślił też rolę ocieplania budynków w walce z zanieczyszczonym powietrzem. Trwają prace nad wprowadzeniem termomodernizacyjnej ulgi podatkowej oraz kredytów na ocieplanie budynków jednorodzinnych. Rząd ma zamiar również walczyć ze spalaniem śmieci w domowych piecach. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiedział nowelizację tak zwanej ustawy śmieciowej. Chodzi nam o to, żeby w taki sposób zoptymalizować odbiór odpadów, aby nie powodować do sytuacji, że odpady na przykład w terenach wiejskich są bardzo długo przechowywane, zanim przyjedzie śmieciarka i te śmieci po prostu odbierze. Kluczowe w walce ze smogiem było też wprowadzone w ubiegłym roku rozporządzenie zaostrzające normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. I na koniec tych informacji dnia jeszcze gratulacje premiera dla polskich lekkoatletów. Mateusz Morawiecki spotkał się z medalistami halowych mistrzostw świata w Birmingham. Nasza reprezentacja zajęła tam 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Premier nie szczędził słów uznania dla biało-czerwonych. Oprócz silnej gospodarki, wspaniałej kultury, to czym się kraj może szczycić, chwalić na wszystkich kontynentach świata, to jest właśnie sport, to jest współczesna rywalizacja. No i niezwykle się cieszę z tego znakomitego osiągnięcia, które pokazali nasi sportowcy. Oczywiście największe gratulacje to dla naszych nie tylko złotych medalistów, ale również rekordzistów świata. Reprezentacja Polski zdobyła w Birmingham 5 medali. 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kwadratura kultury. Wracamy do rozmowy o tym, jak Polacy mogą się edukować w zakresie sztuki współczesnej, na czym mogą polegać, jakie periodyki, jakie są miejsca, gdzie można przeczytać i obejrzeć autentyczne dzieła sztuki i które pisma, jakie, jeśli w ogóle takowe istnieją, są niezależne od instytucji. Pani Katarzyno, pani zaczęliście właściwie mówić o Rastrze. Raster najpierw ukazywał się w formie publikacji uczelnianej w ramach stypendium, z tego co wiem. Potem miał odsłonę w formie zinów, takich publikacji przypadkowych, drukowanych, i skupił się na szczypaniu współrówieśnego rynku galerii. Szczypaniu, czyli takim wkładaniu szpil. Tak, bo wszyscy chyba już znają określenie ZUJ dotyczące zamku, zniechęta dotycząca galerii sztuki, zachęty. To są rzeczy, które już funkcjonują, i potem panowie z Rastra, którzy opiekowali się Rastrem, założyli galerię nazywającą się Świetlicą Sztuki na Marszałkowskiej, potem to przeniosło się na ulicę Chorzą, a teraz ma świetną lokalizację w innym miejscu, ale mam wrażenie, że to jest pokolenie, które wychowało sobie odbiorców sztuki. To byli ich nalatkowie. Pierwsza wystawa Grupy Ładnie, zrealizowana w Warszawie, miała swoją odsłonę w agencji reklamowej Darcy. Wiadomo było, że to było środowisko, które ma pieniądze, które będzie... Więc myślę, że to nie tylko siła Zderzaka, który robił pierwsze wystawy, z tego co wiem, ten spór, który trwał między... Panie Andrzeju, czy dobrze pamiętam? Tak, między Zderzakiem a Rastrem, kto był pierwszy? Ale Raster jako publikacja nie funkcjonował, raczej to była forma bloga. W momencie, kiedy zaczęli działać profesjonalnie, przestali publikować. Funkcjonuje Łukasz Gorczyca jako ekspert i jako juror w wielu wydarzeniach. Natomiast pamiętam sytuację, kiedy ja zaproponowałam mu współpracę z miesięcznikiem Art & Business i uczciwie powiedział, że nie może publikować, ponieważ prowadzi działalność handlową.
My tutaj tak ładnie o tym wszystkim mówimy, tak na zasadzie takie przypominamy, że te zjawiska, które były, ale to były moim zdaniem zjawiska troszeczkę podejrzanej konduity, dlatego że tak jak na przykład chociażby Raster, jeżeli ktoś odrobinę się tym interesował i na przykład Raster wydał kiedyś taki słowniczek, słynny słowniczek Rastera i tam oczywiście były różne opowieści, na przykład, różne hasła, które już dawno już wspomniane, prawda, natomiast tam były jeszcze Biurwy oczywiście, była Abakanowicz, Magdalena Formalina Abakanowicz, były też oczapizm, taki był neologizm, który miał pokazywać, że bo oczywiście był to okres, kiedy dla których dla większości krytyków Czapski był takim właśnie ideałem malarskim i tak dalej. Arte Polo, oczywiście, Galmażeria, czyli nie galeria sztuki, tylko nie galeria, tylko Galmażeria, czyli pokazujące zresztą mydło i powidło, galerie, które prezentowały. Natomiast większość tych, co ciekawe, i dlatego o tym wspominam, że to wszystko nie było takie grzeczne, że większość tych rzeczy, później tych haseł znakomicie wypełniał swoją działalnością sam Raster. Czyli najpierw deprecjonował to, co się podobało, co było rozpoznawalne, wprowadzanie w zakłopotanie pokazywaniem tych rzeczy i zaproponowanie swojej oferty. Tak, zdeprecjonował ZU, po czym do tego ZU ze swoją ofertą się po prostu wdarł. Wbił, tak. Tak, zdeprecjonował zachętę, po czym się właśnie nazwał ją zniechętą, po czym się do tej zniechęty mówił o biurwach, które tam pracują, ale jednocześnie z tymi biurwami chętnie zaczął współpracować. No ale to ja mówię, to jest jeden element. Tak. Cały czas myślę, że w tym wszystkim, bo oczywiście my nie wyczerpiemy tych rzeczy, natomiast ważny jest jakiś taki mit założycielski, który temu nad tym wszystkim wisiał. I myślę, że to trzeba się znowu wrócić do czasów PRL-u, bo rzeczywiście wówczas, bo mówimy o tam było parę tytułów na rynku, z których ludzie rzeczywiście mogli dowiedzieć się, co w sztuce, albo co nawet te około sztuki, czyli w dziedzinach takich designerskich może jest słychać. I to były dwie projekty i sztuka takie najzasadnicze, to oczywiście mówimy o tych dodatkach do gazet codziennych i tak dalej. Natomiast to były dwie takie standardowe rzeczy. I to była jakaś czystość w tym. Natomiast był też rynek zupełnie inny, dlatego że praktycznie rynku nie było. Pamiętamy te wszystkie reklamy w miastach, na przykład reklama odkurzaczy, czyli sprzętu, którego nie można było w sklepach kupić. Czyli to była po prostu kompletna jakaś aberracja. Natomiast teraz po 89 rynek się, o tym okresie mówimy, rynek się kompletnie zmienił. I tutaj do tego zakresu wchodziła marketing, kwestie gospodarcze. I do sztuki weszły do promowania, do rozmowy o sztuce, do tego dyskursu o sztuce wchodziły różne prawidła, które obowiązywały. Pewne działania też socjologiczne, o czym na przykład marketingu takiego gospodarczego normalnie. I tutaj w tym momencie już niestety te sprawy gospodarcze, czyli konkurencji, źródeł finansowania, no to mają kluczowe znaczenie. Nieobecny pan Banasiak, naczelny szumu, Jakub Banasiak, którego zapraszałam, ale nie skorzystał z tego zaproszenia. Pan Banasiak prowadził blog oczywiście wcześniej, natomiast przeszedł też etap własnej galerii, przypomnijmy. Tak, Galerii Kolonie. I tutaj on napisał o czymś takim jak swego czasu, jak archipelagizacja tych głosów krytycznych, czyli każdy coś tam promuje swojego. Kasia wspomniała o tym wcześniej, że każdy coś promuje swojego, ale właściwie nie buduje to całego obrazu tego, co jest. Jak co galeria, czy co jakiś punkt, gazeta, pismo, każdy proponuje jakiś swoją każda rodzinę. Pliszka swój ogonek chwali właśnie, i nie ma chóru pliszek. Tak, i to nawiązuje, mało tego, między tymi poszczególnymi głosami jest w zachodzie sprzeczność w wielu wypadkach. I tutaj dochodzimy do tego momentu marketingu po prostu, że no, znaleźliśmy się w sytuacji, że ponieważ no, z każdym towarem związany, bo to sztuka zaczęła być towarem w pewnym momencie, i z każdym towarem no, jest związany zysk. Ona oprócz tej duchowej zawartości, którą oprócz tej duchowej zawartości, ona ma jednak pewną wartość czysto materialną i wynikające z tego tytułu różne konsekwencje. No i tutaj oczywiście ten towar również podlega jakimś działaniom marketingowym. No i właśnie dlatego między innymi stąd jest ta archipelagizacja, bo trudno wymagać, żeby Galeria X promowała kogoś, kto jest Galerii Y. Proszę Państwa, ale ja tak słuchając Państwa mam poczucie, że
jeżeli ktoś nie interesuje się sztuką współczesną, to też nie, może być zagubiony w tej naszej rozmowie. Więc chciałabym, żebyś to tak jakoś dobitnie powiedzieć. W latach 90. Zmieniła się formuła pisania o sztuce. Przestało to być poważne, tylko zaczęło być takim trochę haha, żarcikiem. Przynajmniej taką formułę zaproponował Raster. To się oczywiście bardzo spodobało młodym. Ja nawet miałam na początku wrażenie, że to jest takie działanie oczyszczające, że troszkę tak powietrze się wypuści z tego balona. I chyba wszyscy tak to przyjmowaliśmy. Ja się nawet cieszyłam z tego, że jest ta zmiana formuły. Natomiast potem okazało się, że to nie służy wypuszczaniu tej bani takiej do pompatyczności ze sztuki, tylko służy po prostu eliminowaniu czy to pewnych instytucji, o czym już mówiliśmy. Dzisiaj nazywamy to czarnym PR-em. Tak, że to był taki w formie żartobliwej przekazywany czarny PR właśnie. I jednocześnie zaczęto lansować konkretne postaci, które czy to pokoleniowo były związane, czy też po prostu, jak tu powiedział pan Andrzej, były to postaci ze stajni tych galerii, bo jeszcze takie pojęcie istnieje. I właściwie pisanie o sztuce, pisanie czy to w formie elektronicznej, sieciowej, czy też w formie papierowej, tradycyjnej, to pisanie przestało mieć, to jest najważniejsze, kluczowe słowo, przestało być niezależne.